Korzystanie mediów społecznościowych w sektorze B2B jest dosyć skomplikowane. Musimy dotrzeć do nie tylko konsumenta końcowego, którym jest firma, a też naszych partnerów biznesowych, którzy wspierają nasz biznes. Zwykle borykamy się z tradycyjnym podejściem do tego tematu, a mianowicie firmy korzystają raczej z typowych narzędzi, jakim jest prasa, jakim jest telewizor bądź radio w wysłuchiwaniu komunikatów czy przekazów marketingowych, rzadziej z narzędzi typu social media. Z jednej strony jest to spowodowane jeszcze brakiem wiedzy w wykorzystaniu tych narzędzi w biznesie i w generowaniu tego biznesu. Z drugiej strony jest to zupełnie tradycyjne podejście w postaci, że handlowiec, typowy handlowiec, dział sprzedaży jest bardziej efektywny niż narzędzia komunikacji takie jak social media, Facebook czy powiedzmy Instagram.